Dzisiaj na Multidu Food czeka Cię ulubiony challenge z trzema sejfami. Zobaczymy, komu dopisze szczęście, a kogo czeka coś bardzo, bardzo nieprzyjemnego. Zostańcie z nami, bo będzie wesoło! Ja otworzę sejf pierwsza. Coś mi mówi, że w środku czeka na mnie coś naprawdę fajnego. O mój Boże, nigdy o czymś takim nawet nie marzyłam. To zupełnie nowy iPhone. Teraz będę miała najfajniejsze selfie. Z przyjacielem Tedem. Nie ma mowy, potrafię robić świetne zdjęcia bez ciebie. Nie wchodź mi w drogę. Tak? Ja też chcę. Trzeba dzielić się z przyjaciółmi. Ojej. Jak coś, to nie moja wina. Niby czyja. Zobacz, co się z nim stało. Rozbił się. Chodź tu, zaraz ci pokażę. Uspokójcie się. Nie ma potrzeby się kłócić. Ted, po prostu przeproś. Wtedy Mary się uspokoi. Przepraszam, Mary, nie chciałem. Po prostu trzeba było się ze mną podzielić. Jeszcze czego? Kurczę, nie mam teraz iPhone'a. Mam nadzieję, że ja dostanę coś równie fajnego. Żaba? Co mam z nią zrobić? Oj! Dlaczego rzuciłeś ją na mnie? Co to ma być? Aj, żaba! Nie znoszę ich, zabierzcie ją stąd! O nie, jest na mojej głowie, ratunku! Co za obrzydliwość, fu! Nigdy wcześniej nie trzymałem żaby w ustach. Przestańcie się śmiać! Moniko, teraz twoja kolejne otwarcie sejfu. Myślę, że mam szczęście. Ej, a gdzie są smakołyki? Albo na przykład iPhone? Kapelusz? Co mam z nim zrobić? Ciekawe. O, myślę, że to będzie świetny domek dla żaby. Też to widzieliście? Ciekawe, co się tam stało. Wow, teraz ta żaba na pewno nie będzie skakać, bo jest czekoladowa. Czekoladowa? Jest moja, chcę ją zjeść. Taką mogę wziąć do ust bez problemu. Ale to ja chciałam ją zjeść, to mój kapelusz. Dajcie mi go. Skoro on zamienia wszystko w czekoladę, niech zrobi to również z moim zepsutym iPhone'em. Tadam! Oczywiście nie będę mogła robić zdjęć, ale będę mogła delektować się pyszną czekoladą. To też nie jest złe. A co ja mam tam włożyć? Wiem! Sprawdzę, co się stanie, gdy założę ten kapelusz na głowę. Ojej, chyba straciliśmy Monikę. Ale zyskaliśmy całą masę czekolady. Ciekawe, jak smakuje palec Moniki. Co ty robisz? To przecież jej palec. Jak ona będzie żyła bez palca? Oddaj go z powrotem. Byliśmy przyjaciółmi. Pamiętam, jak dobrze nam było razem. Masz rację, Mary. Nie mogę jej tego zrobić. Bardzo chcę zjeść więcej czekolady, ale o wiele bardziej nie chcę stracić przyjaciółki. Monika, wróciłaś do nas. Tak bardzo za tobą tęskniłem. Co z wami? Przecież tutaj jestem. Stop, a co się stało z moim palcem? Nie wiem, pewnie efekt uboczny kapelusza. Dobra, dziewczyny, kto chce zacząć? Ja chcę być pierwsza. Wow, Emma, masz ogromne szczęście. Sama jestem w szoku. Nigdy nie sądziłam, że dostanę ogromny słoik mojej ulubionej Nutelli. No cóż, najwyższy czas ją zjeść. Na co ja czekam? Jaka pyszna. Ale nie podzielę się z wami. Cały ten czekoladowy krem jest mój. Proszę, proszę. Wiedziałam, że nie. Ci wózka. Mam nadzieję, że ja też dostanę coś fajnego. I też nie podzielę się tym ze mną. O, wow, to aparat Polaroid. Zawsze chciałam taki mieć. Zrobię najfajniejsze zdjęcia w historii. Zrobisz, ale najpierw otworzę mój sejf. Ciekawe, co tam jest. Co? Aj, to boli, mój biedny nos. Ten głupi rak postanowił mnie zabić. Odczep się ode mnie. Wynoś się. Chyba go załatwiłam. To idealny moment na zrobienie zdjęcia. Wow, jak to zrobiłaś? To wszystko przez ten aparat. Co się stało z rakiem? Chciał mnie zabić, a teraz nawet nie chce się ruszyć? Ciekawe. Muszę to sprawdzić. Pachnie smakowicie. Dziewczyny, mogę wyciągnąć tylko jeden wniosek.
Po tym, jak Mary pstryknęła swoim aparatem, rak zrobił się czekoladowy. Widzicie? Teraz mogę go zjeść. Pyszności. Mary, jestem gotowa podzielić się nim także z tobą. Jak fajnie. Dziewczyny proponuję urządzić prawdziwą czekoladową ucztę. Jestem za. To aparat, o którym marzyłam całe życie. Okej. Chcę być znowu pierwsza. Mam dobre przeczucia. Co to jest? Wygląda jak magiczna różdżka. Może jest słodka? Dlaczego bierzesz to do ust? Trzeba nią czarować, a nie jeść. A, no tak. Zobaczymy, co potrafi. No dalej, pracuj. Co to było? I dlaczego postanowiłaś przetestować ją na mnie? Co tak pachnie spaloną szmatą? Ted, chyba zamieniłam twoją zwykłą, nudną bluzę na designerską. Nie ma za co. Jak mogłaś to zrobić? Jedyne, co mnie teraz pocieszy, to jakieś smakołyki z sejfu. No to sprawdźmy. Wow, lody Baskin Robbins. Idealnie. Zwłaszcza, że to mój ulubiony truskawkowy smak. Tylko jak mam go zjeść? Są takie twarde. Wygląda na to, że łyżka nie spełniła swojego zadania. Ale nie szkodzi, mam zapasowo. Z pomocą tego giganta na pewno będę mógł skosztować tych pysznych lodów. O, tak, udało się. Boski smak. Może podzielisz się z koleżanką? Spadaj. Odejdź się od moich lodów. Sam je zjem. Ciwus. Ted, co się z tobą dzieje? Zamarzłeś? Nie mogę zostawić przyjaciela w takim stanie. Mam nadzieję, że różdżka pomoże. Bardzo dziękuję. Ale i tak nie podzielę się lodami. Kurczę, nic już nie mam. Czyli moja kolej. Wszyscy mają szczęście, to znaczy, że ja też dostanę coś pysznego. O nie, nie zjem surowego mięsa. Jak to nie zjesz? To ogromny kawałek pysznego mięska. Co może być lepszego? Monika, no daj spokój, bądź odważna. Otwórz usta i skosztuj tego steku. Nie mogę, to zbyt twarde. Mary, musimy jej pomóc. Na trzy, pociągnij za kawałek mięsa. Raz, dwa, trzy. Oj! Ups, to musiało boleć. Ale mięso nadal jest w całości. Myślę, że po ugotowaniu go za pomocą różdżki Mary będzie smakowało o wiele lepiej. Muszę tylko rozgryźć, jak ona działa. Jak na razie nie jestem w tym zbyt dobra. No dalej, chcę mięsa. Działaj szybko. Co się dzieje? O, jesteśmy w jednym kawałku. Głupi patyczek. To jest nierealne, żeby z tym pracować. Chociaż... jednak różdżka pomogła mi zrobić steka. Teraz mogę go zjeść z wielką przyjemnością. Pyszności. Subskrybujcie MultiDoFood, aby nie przegapić równie zabawnych i pysznych challenge'y. Napiszcie w komentarzach, który z dzisiejszych sejfów podobał się wam najbardziej. W przyszłości będzie tylko śmieszniej, dlatego zostań z nami.